Młodzież, która do gimnazjum i ze szkół podstawowych ma jakieś wykrycia, załóżmy wady, czy to w nadciśnieniu, czy w zaburzeniach rytmu serca i pozostałych, czy jest dalej pilotowana, jeżeli chodzi o, bo postawimy sobie pytanie, coś się wykryje i co dalej? Jeżeli musimy do kardiologa czekać rok czy dwa lata, jak z tą młodzieżą jest, czy ona jest zarejestrowana gdzieś, bo wiadomo, że POZ-ów program nie obejmuje, tylko specjalistyczne przychodnie. Narodowy Fundusz funduje, natomiast gmina miasto Grudziądz z POZ-a. I przekazujemy wtedy do poradni specjalistycznych, a specjalistyczne poradnie było za dwa lata, za rok. I tak to u nas jest. Więc tutaj mam obawę, że program ten, który jest bardzo dobry, jeżeli miasto to załóżmy realizuje, i bo takie przeglądy były, bo nawet wie, moje wnuczki również miały takie coś kiedyś, ale dalej nie wiadomo, co z tym młodzieżą się dzieje. Pacjenci, u których podczas prowadzonych badań stwierdzono nieprawidłowości wymagające koniecznej pilnej diagnostyki lub leczenia, kierowani będą do oddziałów szpitalnych, albo jeśli nie jest to problem wymagający natychmiastowego podjęcia działań, do poradni kardiologicznej. W części przypadków zaleca się objęcie pacjenta szczególną opieką przez lekarza rodzinnego. Natomiast pacjenci z pilnymi wskazaniami przyjmowani będą do oddziału szpitalnego w dniu zgłoszenia. W poradni specjalistycznej czas oczekiwania wynosi od kilku tygodni do kilku miesięcy. Więc tutaj jak gdyby mamy odpowiedź na zadane przez pana radnego pytanie. Czyli od razu natychmiast działamy. Po to są programy profilaktyczne, aby u samego początku danej choroby reagować.